Siema, siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj pojawiła się nowa podróż, więc robimy sobie dzisiaj z niej filmik. Na pierwszy rzut oka wydaje się być dosyć skomplikowana i problematyczna, ale uwierzcie mi, że nie jest. Myślę, że na szybciora uda się ją zrobić, pokażę wam wszystko co i jak. Od razu ruszyłem do akcji, bo nie chcę zbytnio przeciągać. Bo wiem, że chcecie po prostu zobaczyć, jak się przechodzi, a nie słuchać, co mam do powiedzenia. Więc od razu lecimy. To jest taki składzik, który ja cały czas używam. Więc sobie go tutaj zostawimy. Dobra, pierwsza walka wygrana. I teraz tak, panie i panowie. Zbieramy skrzyneczkę. Od razu fajny relikt na starcie. Bierzemy to. Wszystko po kolei. Dobra, pogadali. Wiemy, co mamy zrobić. Musimy dostarczyć to tutaj. Do punktu. Dobra. Skończcie gadać. Odpalamy tu. Kolejna rzecz. Idziemy tutaj. To odpalamy. Robimy sobie tutaj wszystkie walki po kolei. Tutaj trzeba będzie walczyć z bossem, ale że może być dosyć ciężko, więc sugeruję wam to najpierw sobie walki wszystkie porobić, żeby relikty pozbierać. Więc sobie walniemy na szybciora. Mam nadzieję, że mi ten realnie zginie. Będzie słabo. Mam ulti na kolejną walkę. Dobra, jakoś poszło. Bierzemy ten, bierzemy to. Lecimy dalej. Tutaj sobie odpalimy. Na szybciora. Ogólnie jest dosyć łatwa ta podróż, nie jest jakoś problematyczna. Jeśli macie jakiś problem z jakimś bossem, czy coś, z jakąś walką, to możecie, nie wiem, screena wysłać na tym. Na Discordzie to jakiś skład wam pomogę ułożyć, czy coś. Ale myślę, że nie będziecie mieć żadnego problemu. Dobra, co my tu mamy? Bierzemy to. Dobra, teraz możemy się bić z bossem. Albo pójść tutaj do góry. I te łatwe walki sobie porobić. A ja, że myślę, że dam radę, to zabierzemy się od razu za bossa. Weźmiemy się za bossa. Kopiemy mu pośladki. Ta walka może być dosyć problematyczna przez Torana, Talin i tego Ferala. No ale zobaczymy. No, dobry relikt mi na początku poleciał, ten, który daje zwiększone obrażenia z uderzeń krytycznych, więc raczej problemu nie będzie. Dobra, mamy to. Dobra, walka wygrana, co my tu mamy? Wiecie co, wezmę sobie raczej to. I teraz tak, odpalamy sobie to. Teraz idziemy tutaj na góry. W sumie możemy po drodze sobie tą walkę zrobić, czemu nie? Zrobimy sobie tą walkę. Szybciorka. Dobra, niech ten. Trzymamy ulti. Na kolejny fight. Dobra, weźmiemy to, albo nie, weźmiemy to. Dobra, i teraz lecimy tu do góry. Tą kolejną walkę sobie też zrobimy zaraz. Odpalamy tą wajchę. I teraz możemy sobie tutaj walkę stoczyć kolejną. Farmimy sobie relikty. Będziemy musieli się po tej walce wrócić na sam początek i odpalić ten wózek, żeby do kolejnej tej poleciał. Żeby tutaj poleciał. Dobra, weźmy to, biorąc pod uwagę, że już mam jeden, to teraz musimy się wrócić aż na sam początek i odpalić tutaj. I ten wózek się przemieści. Troszkę długo to trwa, no. Jakoś trzeba to przeboleć. Dobra, wózek dojechał. Teraz musimy go doprowadzić do tej platformy.
I teraz znowu wracamy tutaj, odpalamy tą wajchę, żeby zrobić przejście dalej tutaj. Odpalamy wajchę. Teraz idziemy tu. Kolejną wajchę odpalamy. Będzie kilka tych wajch. Czy tutaj była jakaś nagrana? Nie, tutaj nie ma nic. I teraz odpalamy to. Odpalamy tutaj. I przemieszczamy wózeczek dalej. Musimy się wrócić do tej wajchy. Odpalamy ją ładnie. Sobie jedzie. Dobra. I teraz robimy tak. Możemy sobie zaatakować tego bossa na sam początek. Jeśli nie dajecie rady, to możecie sobie po prostu pofarmić te walki. Ja myślę, że dam radę, więc od razu zaatakuję. A jeśli wy nie dacie, to to po prostu sobie najpierw pofarmcie relikty i później tutaj wróćcie. Także walczymy tutaj. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Jest okej. Okay. W sumie mogą tego Rowana do przodu dać, no ale okej. Okay. Niech będzie. Dobra, mamy to. Boss został pokonany. Zbieramy, co tutaj mają ciekawego. Wiecie co, weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. Lecimy w prawo, tutaj walka z tym przeciwnikiem. I odpalamy. Tutaj tą skrzynkę musimy przesunąć. Dowalczymy sobie z tym bossem. Skopiemy mu szybko pośladki. Szybka akcja. Mentorem będzie problemem, jeśli nie padnie szybko. Dobra, udało się. Dobra, wygraliśmy. I teraz... Czekajcie sobie, wezmę sobie to. I teraz idziemy tutaj. Odpalamy to. Odpalamy to. Teraz musimy to przesunąć troszeczkę. W tą stronę. W sumie zapomniałem o tej walce. Jak chcecie, to możecie sobie ją zrobić, ja ją oleję. I lecimy tutaj do góry. Lecimy do góry. Tutaj po drodze sobie tą walkę zrobimy, żeby relikty pofarmić i pozbierać wszystkie nagrody. Widzę, że jest Brutus. Raczej się nie lękam tej walki. Dobra, jeszcze tego Ferela odpalę, żeby dał im tam strzała mocnego. Dobra, mamy to. Dobra, bierzemy sobie... I weźmiemy to. Teraz lecimy tu. Odpalamy tą wajchę. Odpalamy to. Tutaj na górze jest walka. Jak chcecie, to możecie sobie ją zrobić, żeby pofarmić relikty. Tutaj to samo, tu będziecie mieć walkę plus nagrody. A że ja nie potrzebuję, to myślę, że sobie to ominę. Dajemy tą skrzynię tutaj. I tutaj czeka nas finałowa walka z bossem. Mam nadzieję, że dam radę. Jak będę miał problem, to sobie relikty jakieś pofarmię, ale myślę, że będzie spoko. Jeszcze raz. Mnie odpalę już na full. Dobra, walka wygrana. Bieramy. Wezmę sobie pajączki. Jako kony. I teraz idziemy tutaj. Odpalamy to. Tą wajchę. I ona sobie powolutku będzie leciała na miejsce. Bardzo powolutku. Dwa na godzinę. Jak ona sobie tutaj dojdzie, możecie tutaj zagadać do tego. I tu wam się pojawi skrzynia, z której możecie zebrać nagrody. Ogólnie jeśli chodzi o tą skrzynię, to polecam wam wybrać Florę, która jest naprawdę mega spoko postacią. Dobra, panie i panowie, mam nadzieję, że ten film był dla was pomocny. Jeśli macie jakieś pytanka, to oczywiście możecie napisać w komentarzach. To jakoś wam pomogę. Zapraszam was na naszą polską grupę poświęconą Arence.
jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cho.